Witam Państwa, nazywam się Marcin Działek, jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Elliota. W dzisiejszym nagraniu chciałbym Państwu powiedzieć więcej o wydarzeniach geopolitycznych, które miały miejsce w minionych tygodniach, ponieważ nagranie startuje po dwutygodniowej przerwie, a także oczywiście opowiedzieć o głównych czy najciekawszych układach technicznych na wybranych przeze mnie klasach aktywów. Będą to w dniu dzisiejszym głównie rynki dojrzałe, czyli rynki akcyjne dojrzałe, a także surowce, bo tam dzieje się zdecydowanie więcej ciekawych rzeczy, które można wykorzystać w takim bieżącym tradingu czy w inwestowaniu nawet długoterminowym. Zaczynając od tego, co miało miejsce w minionych tygodniach, mianowicie pod koniec kwietnia pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji, którą zgodnie z sondażami wygrał Emmanuel Macron i Marine Le Pen. To spowodowało zarówno na indeksie DAX, jak i na indeksie CAC otwarcie dość sporymi lukami hossy, kontynuacja wzrostów i wybicie historycznych szczytów z 2015 roku zarówno na DAX-ie, jak i na CAC 40. Tym samym oba indeksy dołączyły do innego europejskiego indeksu FTSE 100, a także do amerykańskich indeksów, które również w tym roku ustanowiły historyczne maksima. W kolejnych dniach zgodnie z sondażami rynki dyskontowały wygraną Emmanuela Macron, który miał olbrzymią przewagę i nie można było tutaj mówić o żadnym błędzie statystycznym, bo miał on dwukrotną przewagę głosów nad Marine Le Pen. Rynki dyskontowały zwycięstwo Macrona, stąd mieliśmy tą kilkuprocentową taką mini hossę wzrostową na DAX-ie, jak i na pozostałych europejskich indeksach. No i w moim mniemaniu rynek po prostu wykorzystał doświadczenia z zeszłego roku i zaczął zawczasu wykorzystywać tą sytuację inwestycyjną, jaka się wydarzyła, gdyż w zeszłym roku po Brexicie, to jest moment Brexitu, tąpnięcie i kilkunastoprocentowy rajd wzrostowy. Następnie Trump i znowu kilkuprocentowy rajd wzrostowy, następnie wybory we Włoszech, znaczy referendum we Włoszech i kilkunastoprocentowy rajd wzrostowy. I rynek pamięta tak naprawdę tylko o tych wydarzeniach z najbliższej historii, a nie szuka analogii do wydarzeń sprzed 3-4 lat, tylko pamiętamy zeszły ewentualnie rok, no i dlatego też rynek zachował się bazując na swoich doświadczeniach zeszłorocznych i zaczął z wyprzedzeniem dyskontować ten scenariusz, że niezależnie od tego, czy wygra Macron, czy wygra Le Pen, rynki powinny urosnąć, pytanie tylko, czy najpierw się trochę skorygują i będą rosły, czy od razu będą rosły. Natomiast ja wcale nie odnoszę się pozytywnie do tych rynków z dwóch względów. Po pierwsze, no tak naprawdę jesteśmy w takiej hoście, że nie ma gdzie, nawet jeśli byśmy się chcieli dołączyć do tych wzrostów, nie ma gdzie za bardzo kupić tak naprawdę. Dlaczego? Ponieważ hossa, która trwa, nazwijmy tą potrampowską hossą, post-Trump rally, tak się o tym mówi w Stanach Zjednoczonych, ta hossa w przypadku indeksu DAX dała tylko jedną możliwość wejścia, to było grudzień, referendum we Włoszech. Wszystkie kolejne to były jakieś mikroskopijne korekty rzędu 2-3% i rynek odjeżdżał dalej. Natomiast co mnie zastanawia, bo jeden ze scenariuszy, który dla Państwa tutaj wykreśliłem, ten na różowo zakładał koniec trójkąta w miejscu oznaczonym jako ten X, bo tutaj jest jeszcze inny układ. Zakładał koniec trójkąta w tymże miejscu. I co to by oznaczało? Jeżeli w tym miejscu skończył się gdzieś korekcyjny trójkąt, to po nim potrzebujemy pięciofalowej sekwencji wzrostowej. Fala pierwsza, fala druga, fala trzecia, fala czwarta, fala piąta. A to jest na razie oczywiście opcja, bo aby ten scenariusz był w mocy, musimy zobaczyć jakiś ruch odwrotny. Natomiast jest gdzieś pięciofalowy układ wzrostowy. Od Brexitu mamy ewidentnie pięciofalowy układ wzrostowy. No i co jest istotne, są bardzo ładne proporcje czy relacje między po pierwsze tą korektą, czyli weźmy sobie cały zasięg korekty, który zbudował nam falę drugą i teoria fal mówi o tym, że czwórka powinna być w relacji, najlepiej 62% FIBO. No w tym przypadku ta relacja się sprawdza, bo na tym poziomie wypada właśnie 62% FIBO, czyli czwórka z dwójką są w typowej relacji falowej, czwórka jest korektą ostrą, dwójka jest korektą horyzontalną. No i druga zależność, która występuje, to między falą piątą i pierwszą w sytuacji, gdy fala trzecia jest wydłużona, fala trzecia jak najbardziej można uznać za falę wydłużoną. Na razie fala piąta ma 50% fali pierwszej, czyli połowę wzrostu. No, ta relacja byłaby dobrze spełniona, gdybyśmy te wzrosty ewentualnie trochę podciągnęli do 13 tysięcy punktów, aczkolwiek 50% już jest dobrą relacją. Idealne to jest 1:1 lub właśnie 61,8%. Proszę na razie nie zwracać uwagi na te oznaczenia 1, 2, 1, 2, bo mówię cały czas o tym wariancie alternatywnym, czyli koniec trójkąta i po tym trójkącie 5 fal wzrostowych. To oznacza, że ta hossa może się finalizować, a jeżeli się nie finalizuje jeszcze, to znaczy, że tak naprawdę niewiele tych wzrostów zostało, bo jeżeli sobie weźmiemy ten drugi wariant, główny mój, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, tak naprawdę finalizujemy wtedy falę trzecią, czyli mamy wariant 1, 2, 3, czyli niewielka korekta budująca czwórkę, gdzieś o takim maksymalnie zasięgu cenowym i potem ewentualnie jeden ruch wzrostowy. Gdyby taka korekta wystąpiła, czyli korekta, która nie byłaby impulsem, to oczywiście to udałoby się wykorzystać taką sytuację do podczepienia się pod ostatnią falę wzrostową, natomiast patrząc na charakter ostatnich 7 miesięcy wzrostów, bardzo jest to wątpliwe, aby taki wariant miał wystąpić. Tak naprawdę to trochę przypomina, to tak naprawdę nie przypomina hossy takiej dynamicznej, w takiej fazie rozkręcającej się. To, co się dzieje, przypomina bardziej hossę schyłkową, czyli właśnie taką hossę, że każdy kupuje i niezależnie od informacji, które na rynku się pojawiają, nie ma takiej możliwości do podczepienia się pod ten ciąg wzrostowy. To może wskazywać też na trochę taką psychologię, która ma miejsce. Ja tak bazuję przede wszystkim na teorii fal i pod teorię fal i tak naprawdę pod psychologię kształtowania się poszczególnych fal układam to, co się dzieje na rynku, no i to właśnie wskazuje na ta ostatnia hossa trwająca od Trumpa, wskazuje właśnie, że wielu uczestników rynku próbuje się załapać na ten ostatni ruch wzrostowy, który niewątpliwie jest już bardzo, bardzo bliski. No i przechodzimy właśnie do indeksu S&P 500, w tym wypadku kontrakt terminowy na ten indeks. Pokazuje kontrakt, bo na nim lepiej widać trend wzrostowy, który był respektowany. Tutaj myślę, że powinniśmy dwie linie trendu wyrysować, taką klasyczną, czyli klasyczna to jest ta linia trendu przerywana, no i moim zdaniem istotniejszą, czyli po poziomach, które były bronione. No i w przypadku indeksu S&P 500 czy kontraktu terminowego na ten indeks widzimy, ilukrotnie linia trendu broniła dołków, no i zeszłoroczny Brexit i wybory prezydenckie w USA, kolejne dwa dołki wybronione. Natomiast co jest ważne, w teorii fal, o tym już wielokrotnie mówiłem, hossa składa się z pięciofalowego ruchu, czyli trzech fal wzrostowych przydzielonych dwoma korektami. Mamy falę pierwszą, falę drugą, która jest dość niespotykana jak na trend wzrostowy, aczkolwiek może taka fala wystąpić. Następnie dynamiczna wzrostowa fala trzecia, fala czwarta, która bardzo dobrze koresponduje swoim charakterem, jak i długością z falą drugą, no i budujemy ostatnią falę piątą. Na podstawie DAX-a powiedziałem Państwu, że fala piąta najczęściej powinna być równa fali pierwszej i ta równość już została osiągnięta. Co więcej, jeżeli popatrzymy sobie na kanał wzrostowy, najczęściej mamy taką sytuację, że ten kanał wzrostowy powinien nam wyznaczać koniec dla ostatniej fali piątej, natomiast jeśli nadarzy się taka sytuacja, że fala pierwsza i trzecia dokładnie wypada na szczycie kanału, to fala piąta nie musi dojść do górnego ograniczenia, czyli tak naprawdę fala piąta może się już finalizować, alternatywnie jeszcze do tych poziomu 2500 punktów możemy podążać, natomiast istotniejsze jest to, co się dzieje wewnątrz tego ruchu falowego. Otóż każda większa fala dzieli się na 5 mniejszych fal, tak jak ta fala pierwsza, czy tak jak ta wydłużona fala trzecia. W przypadku tej fali piątej mamy zbudowaną falę pierwszą, drugą i teraz jest pytanie, czy mamy już zbudowaną falę trzecią, czwartą i finalizujemy falę piątą, która jeszcze ma gdzieś może zasięgu 100 punktów, czy może zbudowaliśmy falę pierwszą, drugą, no i tak naprawdę ten wariant różowy, czyli 1, 2, 3, 4, 5 i dopiero koniec trójki. Ten wariant daje trochę więcej czasu jeszcze na tą hossę, ale również pokazuje, że schyłek jest blisko. Na razie hossa potrampowa cały czas się utrzymuje pomimo rosnących napięć geopolitycznych, pomimo tego, że kolejny program Trumpa okazuje się jak na razie niewypałem, bo program luzowania fiskalnego rozczarował rynek, przynajmniej zarys programu, bo jeszcze większych szczegółów nie znamy. Już wiadomo o tym, że budowy muru przynajmniej w najbliższym czasie z Meksykiem nie będzie. Cały czas pytanie otwarte o program tych gigantycznych inwestycji infrastrukturalnych i skąd wziąć na to pieniądze. Dodatkowo wiemy o tym, że Donald Trump chce zwiększyć wydatki na zbrojenia, bo między innymi zainicjował podpisanie kolejnych kontraktów na budowę 3 superlotniskowców. Notabene budowa jednego lotniskowca to jest koszt 13 miliardów, one oczywiście będą spadać, 13 miliardów dolarów, no ale to są kolejne rzeczy, które pokazują, że te wydatki zwiększamy, normalizacji polityki pieniężnej tak mocno jeszcze nie widać, no i trochę nie ma skąd wziąć pieniędzy też na te programy, o których mówi Donald Trump. No i może się okazać tak, że jak na populistę przystało, dużo mówił przed wyborami, a tak naprawdę niewiele się zmieni po wyborach. No i oczywiście cały czas to napięcie z Koreą Północną, co się stanie i do czego może doprowadzić Donald Trump, ponieważ mówi się o tym, że Korea Północna uzyskała lub uzyskuje, czy jest w stanie uzyskać w najbliższym czasie zdolność do objęcia z zasięgiem terytorialnym swoich systemów rakietowych właśnie terytorium Stanów Zjednoczonych, co już jest jawnym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Barack Obama czy wcześniejsi prezydenci mieli o tyle komfortową sytuację, że wiedzieli, że reżim posiada bombę atomową, natomiast mówiono o tym, że nie udało się jej jeszcze zminiaturyzować. Obecnie miniaturyzacja jest już potwierdzona, natomiast uważano, że nie ma głowic, które dosięgnęłyby Stanów Zjednoczonych, a teraz się mówi o tym, że jest już to bardzo prawdopodobne, jeśli Korea Północna nie posiada jeszcze takich głowic czy takich rakiet, to w najbliższym czasie może te rakiety posiadać, stąd nagle ten problem znowu narasta. Ale abstrahując od tych wszystkich wydarzeń, które mogą spowodować jakieś większe perturbacje na rynkach, na razie cały czas działa strategia risk on, zwłaszcza ostatnie 2-3 tygodnie, czyli te wybory parlamentarne we Francji, no i indeksy robią to, co Państwu określiłem wcześniej, czyli korekta, jeszcze jedna falka wzrostowa, no i tak jak mówię, albo już wyczerpujemy ten potencjał wzrostów i budujemy ostatnią część hossy, bądź budujemy tą podfalę trzecią, różową, jeszcze jedna korekta i ostatnia, wtedy fala wzrostowa. To jest ten wariant wydłużony, o którym mówiłem wcześniej. Dobrze koresponduje z tym, co się dzieje na rynkach akcyjnych notowania metali szlachetnych, czyli ten kontrapunkt dla handlu risk on, bo jeżeli mamy taką sytuację, że inwestorzy nabywają akcje czy ryzykowne aktywa, to zazwyczaj wyprzedają bezpieczniejsze aktywa, czyli obligacje, waluty rezerwowe i metale szlachetne. Proszę zobaczyć, jak wyglądają notowania srebra. Ostatnie 2 tygodnie, czyli te wybory prezydenckie we Francji, uruchomiony risk on, no i notowania srebra bardzo mocno się przeceniły, że do około 11%. Natomiast cały czas to jest ładny układ techniczny do dalszych wzrostów, ponieważ po zrealizowaniu tej korekty spadkowej mamy impuls, no i być może nieregularną korektę płaską, która zbudowała falę drugą bądź falę B. Doszliśmy do istotnego zniesienia Fibonacciego, jest to piękne miejsce na odwrócenie i kontynuację wzrostów, czyli to jest jeden z tych metali szlachetnych, który pokazuje, że pomimo tej silnej przeceny może wrócić do tendencji wzrostowej, zwłaszcza jeżeli przyjrzymy mu się na większym interwale czasowym. Wykres tygodniowy, walor, który w tym roku sforsował linię trendu spadkowego, ta linia trendu idealnie w zeszłym roku zatrzymała całą akcję wzrostową, w tym roku udało się przebić ten poziom, powrócić do tego poziomu i odbić się od niego i znowu powracamy do tego poziomu. Technicznie to jest ważne miejsce do tego, aby notowania się ponownie odkręciły. co również pokazuje krótkoterminowa ta analiza fal Elliota. Mamy impuls, a ten układ wygląda pięknie jako korekta nieregularna, płaska, czyli expanded flat. Jak wyglądają notowania złota, czyli głównego aktywa przewodzącego ryzyko? W przypadku złota mamy taką sytuację, mamy trochę sytuację odwrotną, bo na większym interwale czasowym, na wykresie miesięcznym nie udało się ponownie sforsować linii trendu spadkowego. Ta linia trendu w zeszłym roku bardzo ładnie zatrzymała wzrosty, no i w tym roku również walor do niej uderzył, no i widać na tych ostatnich dwóch świecach miesięcznych, że dość mocno się odkręca. Na wykresie tygodniowym tylko udało nam się troszkę wybić nad ten poziom i cena powróciła do silniejszego ruchu spadkowego. Natomiast cały czas układ już na mniejszych interwałach czasowych jest pozytywny. Dlaczego? Od początku roku zbudowany impuls, prawdopodobnie fala pierwsza bądź fala A, w zależności od tego, jaki główny wariant falowy przyjmiemy. Natomiast to, co się buduje, można określić jako miano dwóch scenariuszy. Albo zakończona fala druga, czyli mamy 1, 2 i następnie pod falę 1, 2 i zaczniemy trójkę w trójce, czyli taką dynamiczną tendencję wzrostową, albo drugi wariant, zakończona fala A, no i budujemy trójkąta A, B, C i potrzebujemy jeszcze D, E, koniec trójkąta w fali B i wyjście górą. W obu tych wariantach falowych minimalnym celem wzrostów jest przebicie szczytu fali W, czyli poziomy $1380. Natomiast od tego, jakby wyglądały ewentualne ruchy falowe, ewentualne układy falowe, zależeć będzie od tego, który z tych wariantów jest w mocy. Patrząc na to, co dzieje się na głównych indeksach światowych, czyli możliwość odwrócenia się rynku amerykańskiego, który spowodowałby tak naprawdę krach i tąpnięcie na wszystkich rynkach europejskich, na wszystkich rynkach akcyjnych. Oczywiście ja na razie nie chcę straszyć, mówię tylko o tym, że hossa jest bardzo dojrzała, nie widać jeszcze oznaków jej zakończenia, ale widać to, że potencjału wzrostu jest coraz mniej. I złoto i srebro powinno na tyle korespondować z tą sytuacją, że jeśli faktycznie moje hipotezy gdzieś są prawidłowe i przesilenie w tym czy w przyszłym roku nastąpiłoby, to wtedy byłby to pretekst, czy tak naprawdę fundament, podłoże do silnych wzrostów złota i srebra i wtedy wariant różowy, czyli mówiący o tym, że budujemy wielki impuls wzrostowy 1, 2, 1, 2, kolejna podfala 1, 2, czyli nowa hossa, byłby w mocy, a nie wariant mówiący o korekcie WXY. Ale tak jak powiedziałem, dopiero cena rozstrzygnie to, co będzie się działo na tych walorach. Mówiąc o złocie, srebrze, warto zobaczyć na kolejne dwa walory, czyli GDX i GDXJ. To są ETF-y skupiające producentów złota, czyli przede wszystkim kopalnie złota i innych metali szlachetnych. W przypadku głównego GDX-a mamy impuls wzrostowy, po którym nastąpiła korekta spadkowa, czyli prawdopodobnie 1, 2 albo początek układu AB, czyli zygzaka wzrostowego. Następnie prawdopodobnie pierwsza podfala, no i być może zbudowaliśmy zygzaka spadkowego. No te spadki się wydłużyły w czasie. Wcześniej była możliwość, że już w tym miejscu zakończylibyśmy korekty, natomiast większe korekty na złocie i srebrze spowodowały, że cena tych walorów jednak tąpnęła niżej, przybiliśmy lokalne dołki, no ale zatrzymaliśmy się na linii trendu wzrostowego, 62% zniesienia FIBO, no i to idealnie wygląda jak koniec zygzaka, czyli ABC, koniec fali drugiej i powrót do dalszych wzrostów. Alternatywa jest jeszcze taka, że ten ruch wzrostowy jest falą A, a to, co wszystko się buduje, to buduje się trójkąt ABC, czyli z tym trójkącie mamy układ wyglądający mniej więcej w ten sposób, czyli A, B, C, D, E i silne wybicie do góry. Taki układ jest bardzo prawdopodobny. Jeśli faktycznie tendencja na złocie i srebrze się odwróci, to również tendencja na tym GDX powinna się odwracać, powinna wracać do normy. Na razie przecena skutkująca właśnie wydarzeniami na głównych instrumentach bazowych. Natomiast w przypadku GDX mamy jeszcze inną sytuację, bo długi scenariusz taki sam, czyli fala pierwsza i korekta budująca falę drugą lub A lub B, następnie podfala pierwsza, no i prawdopodobnie podwójny spadkowy zygzak WXY, który mógł zakończyć falę drugą, natomiast skala przeceny GDXJ, czyli tych mniejszych spółek jest większa. Jest ona spowodowana poniekąd sytuacją techniczną samego emitenta, gdyż ten ETF urósł do bardzo dużych rozmiarów, osiągnął wartość 4 miliardów dolarów. Natomiast inwestuje on w małe spółki, głównie kanadyjskie, i tak naprawdę skończyły mu się walory, w które mógł inwestować. Dlatego GDXJ trochę zmienia swój profil, zacznie inwestować również w średnie kopalnie złota, stąd w portfelu mamy trochę zmian, w portfelu samego funduszu mamy trochę zmian, że będzie on część małych spółek, akcji małych spółek wyprzedawał, będzie nabywał większe walory, no i stąd mamy dość duży odpływ aktywów z ETF-a GDXJ, no i ten odpływ aktywów skutkuje jego silniejszą przeceną. No i tak prawdopodobnie przez najbliższy miesiąc może występować podwyższona zmienność na tym walorze, gdyż w połowie czerwca ma dojść do już normalizacji portfela GDXJ, no i wtedy myślę, że ten walor powinien wrócić już do swoich głównych fundamentów. Natomiast jeśli srebro zakończyło swój ruch, mówię srebro, ponieważ GDXJ ma większą korelację ze srebrem niż ze złotem, z tego względu, że srebro ma większą betę niż złoto, mniej więcej dwukrotnie, a kopalnie złota mają mniej więcej trzykrotnie większą betę od złota, stąd bliżej, mimo tego, że te spółki głównie wydobywają złoto, to jakby kształt notowań jest bliższy do srebra ze względu na właśnie ryzyko. To jeżeli na srebrze i na złocie zakończymy te korekty, o których mówię, to korekta na GDXJ powinna się zakończyć i powinien on wrócić do silniejszego ruchu wzrostowego, no i celem cały czas są szczyty zeszłoroczne. Ponadto, poza tymi walorami, kilka słów może na temat ropy naftowej i myślę, że skończylibyśmy dzisiejszy wywód na surowcach rolnych. Być może jeszcze opowiem Państwu trochę na temat polskiej złotówki i dolara amerykańskiego w perspektywie zbliżającego się posiedzenia Fed, ale najpierw ropa naftowa. Ropa naftowa, która powinna być teraz tak naprawdę rajem dla wszystkich analityków technicznych z tego względu, że tutaj piękne rzeczy na ropie naftowej się wyklarowały, mianowicie ropa naftowa wybiła się dołem z tego zielonego, klasycznego klina wzrostowego. Nie jest to klin elliotowski, jest to klin klasyczny, czyli tutaj mamy odwołanie do klasycznych metod analizy technicznej. No i sforsowaliśmy również te potrójne dno w rejonie 47 dolarów, czyli bardzo silną strefę wsparcia. Wybicie dołem oznacza, że ta cała formacja wzrostowa została zakończona. Oczywiście cena dzisiaj powróciła do okolic 47 dolarów, to jest normalne, ponieważ mieliśmy uruchomienie zleceń zabezpieczających stop loss gonił stop loss, stąd szybko tąpnęliśmy do 44 dolarów, do kolejnej strefy wsparcia, takiej szerokiej strefy wsparcia 42-44 dolary i tutaj oczywiście nastąpiła błyskawiczna kontra, natomiast jest to wszystko na zasadzie scalpingu czy day tradingu. W długiej perspektywie wygenerował się bardzo silny sygnał sprzedaży, taki klasyczny sygnał. W dodatku Elliotowsko może się rozwijać nam impuls, bo mamy 1,2, 1,2 i być może znowu 1,2. Co więcej, zapasy w Stanach Zjednoczonych dalej rosną, ropy naftowej oczywiście. Od zeszłego roku, czyli od momentu, gdy OPEC ograniczył wydobycie ropy naftowej, o 1,2 miliona, Stany Zjednoczone zwiększyły wydobycie o 700 tysięcy baryłek. Czyli jeżeli dodamy do tego Iran, Libię i Nigerię, które zwiększały wydobycie, tak naprawdę możemy dojść do konkluzji, że podaż ropy naftowej się nie zmieniła. Po drugie, takie kluczowe pytanie, ile faktycznie OPEC wydobywa, bo OPEC podaje dane eksportowe. To ograniczenie wydobycia to jest ograniczenie eksportu. Natomiast OPEC oczywiście, czy poszczególni członkowie kartelu mogą wydobywać i gromadzić zapasy ropy w swoich krajowych magazynach, natomiast chodzi o spadek eksportu tak naprawdę. To ograniczenie wydobycia to jest spadek eksportu, te dane prezentujemy. Więc wcale nie jest to tak, że OPEC mógł ograniczyć wydobycie, ale nawet jeśli to zrobił, widzimy jak wpływ kartelu jest już mały na rynek, bo udało mu się jedynie na kilkanaście tygodni ustabilizować cenę w rejonie na takim kanału 50-55 dolarów, no i cena się na razie załamała, a jeszcze przed nami posiedzenie OPEC za mniej więcej 2-3 tygodnie, gdzie dokładnie za 2 tygodnie, bodajże 23 maja, gdzie ma być podjęta decyzja, czy ten program ograniczający wydobycie zostanie przedłużony. Na razie niewiele się o tym mówi, no i tak naprawdę ja bym z wielką rezerwą do tego podchodził. Jeśli program nie zostanie przedłużony, to ta żółta strefa błyskawicznie powinna zostać sforsowana, natomiast moim zdaniem ona pewnie zostanie sforsowana szybciej przez siły rynkowe, zanim OPEC będzie podejmował decyzję, bo to są poziomy, z których tak naprawdę cena rosła. To były poziomy, gdzie OPEC interweniował, najpierw słownie przez swojego dyrektora, a przez przedstawiciela OPEC, następnie już samo posiedzenie OPEC w Wiedniu, czyli te dwa ruchy wzrostowe były wygenerowane działaniami OPEC, tak samo jak ten ostatni ruch wzrostowy, to też działanie Arabii Saudyjskiej. Myślę, że jeszcze tutaj musimy tą szczałkę skopiować. Te wszystkie trzy ruchy to jest sprawka OPEC. No i teraz jeśli OPEC dalej nic nie zrobi, to tak naprawdę cena powinna wrócić do swoich fundamentów i silnie spaść, co jest dość prawdopodobne. Więcej oczywiście przedstawię w piątek w raporcie surowcowym, do którego odsyłam. Natomiast moim zdaniem ropa naftowa pokazuje już bardzo ładny układ techniczny, no a w maju spotkanie OPEC to powinno być podsumowanie, czy jakby taki ostateczny dowód na to, co się wydarzy, bo mogą być dwa scenariusze, czyli OPEC nie przedłuża wydobycia, no i wtedy ropa powinna spadać, mówiąc kolokwialnie, trochę na łeb, na szyję. Po drugie, OPEC może wydłużyć ten program, natomiast kluczowa będzie reakcja rynku. Rynek może tak naprawdę nie musi wcale zrobić tego, co zrobił wcześniej. Może wręcz tak naprawdę niewiele, może nie uwierzyć kartelowi, czy może nie być przekonany do tych ruchów i pomimo tego, że kartel coś zrobi, to cena ropy naftowej może się dalej przeceniać. Powiedziałem o dwóch surowcach rolnych, do których zajrzymy, czyli pierwsza rzecz to cukier, który cały czas znajduje się na istotnym wsparciu. Istotne wsparcie, które sugeruje, że korekta spadkowa powinna się finalizować. Dłuższą perspektywę na razie zostawmy, bo mamy te dwa warianty. Istotne jest to, że od dołka tutaj mamy trójfalowy ruch wzrostowy, który można rozpisać jako ABC bądź 1,2 i 1,2. No i ten ruch jest, po nim nastąpiło na razie trójfalowa sekwencja spadkowa, która nie rozwinęła się w impuls. Doszliśmy do dolnej bandy kanału spadkowego, mamy równość fali C do fali A, zniesienie Fibonacciego, cukier powinien się odkręcać, czyli powinien finalizować ten układ korekcyjny, no i sekwencja wzrostowa na wybicie tego szczytu powinna być zapoczątkowywana. Pytanie tylko, czy to faktycznie będzie 1,2, 1,2, po prostu dynamiczna trójka, czy raczej ABC, W, ABCX i kolejne ABC, Y i wracamy do trendu spadkowego. Coraz bardziej skłaniam się ku drugiej opcji, aczkolwiek na razie finalizujemy układ spadkowy. Mamy tutaj dodatkowo silną strefę wsparcia zlokalizowaną, której wcześniej nie zaznaczałem. Ona jest zlokalizowana w rejonie tego ostatniego szczytu. To jest kolejne istotne miejsce, które powinno zatrzymać przecenę. No i tak naprawdę cukier ma duże szanse, aby wrócić do tendencji wzrostowej, a są płynne ETF-y, które można wykorzystać do zarobienia na tej okazji inwestycyjnej. Co ważniejsze, jest to walor, który nie jest mocno skorelowany z rynkiem akcyjnym, z tym, co się dzieje na świecie, czyli jakaś szansa na oderwanie się od już tych trochę ekstremalnych wycen akcji i na trochę, bym powiedział, w dłuższym terminie bezpieczniejsze podejście. Z drugiej strony kakao, które pierwszy sygnał wzrostowy zanegowało, natomiast w długiej perspektywie kakao cały czas znajduje się na istotnym wsparciu i wygląda tak, jakby miało finalizować ten układ korekcyjny WXY, czyli cały czas, pomimo tego, że wybiliśmy te lokalne minima, cały czas możemy finalizować układ spadkowy, gdyż prawdopodobnie zakończył się impuls 1, 2, 3, 4, 5. Ten impuls wzrostowy, o którym mówiłem wcześniej, był częścią nieregularnej korekty wzrostowej, expanded flat ABC, który zbudował nam falę czwartą i kolejny impuls spadkowy. Wygląda tak, jakby się piątka miała finalizować. Piątka jest równa długości do fali pierwszej. Cały ten długoterminowy zygzak ABC mógłby właśnie się finalizować. Niewykluczone, że w najbliższych tygodniach dojdzie do silniejszego odwrotu na tymże surowcu rolnym i powinien on tak naprawdę rozpoczynać nową tendencję wzrostową. Na sam koniec dolar amerykański i kurs USD PLN. Najpierw zacznijmy od indeksu dolara amerykańskiego, czyli jest to wartość dolara względem koszyka walut. Oczywiście głównie tutaj w skład tego koszyka wchodzą waluty rezerwowe, najwięcej waży euro. Natomiast co jest istotne, kilkunastomiesięczna korekta, czy kilkunastomiesięczny trend boczny zakończył nam falę czwartą w impulsie wzrostowym. Po niej mamy pięciofalową sekwencję wzrostową. To oznacza, co to oznacza? Mam tak naprawdę dwie możliwości, ale najprawdopodobniej cała długoterminowa hossa na dolarze mogła się zakończyć. Mamy wypiątkowany układ. Ja go pierwotnie oznaczyłem jako koniec czwórki, a tu mamy koniec piątki i powinienem napisać end, czy tam koniec trendu wzrostowego, bo to jest wstępna hipoteza. Oczywiście wariant alternatywny mówi o tym, że to jest koniec fali czwartej, następnie zbudowaliśmy podfalę pierwszą i budujemy podfalę drugą. To jest ciągle możliwe. Dopiero jeśli przebijemy koniec trójkąta, czyli 94,48, ten poziom na indeksie dolara amerykańskiego, wtedy będzie to dowód czy potwierdzenie końca hossy. Na razie jest to hipoteza. Natomiast co jest istotne, po ukształtowaniu wieloletniego szczytu buduje się coś, co przypomina albo sekwencję impulsową, czyli 1, 2, 1, 2, 1, 2 i aby ona się sprawdziła, potrzebujemy silnego tąpnięcia, albo budujemy klina, który jest gdzieś początkiem większej przeceny. Dodatkowo mamy odwróconą formację głowy z ramionami, przebijamy właśnie linię szyi, czyli również jest to pretekst do silniejszej przeceny. Jeśli nie zatrzymamy tej przeceny gdzieś w rejonie 96, 94, 50 w tym poziomie, jeżeli nie zatrzyma się przecena, to najprawdopodobniej powrócimy do tendencji spadkowej, a proszę zobaczyć na zachowanie dolara. Kontrakty terminowe na stopę procentową Fedu pokazują ponad 80 kilka procent szans na podwyżkę w czerwcu, a w ogóle w cenie dolara tego nie widać. Być może sprawdza się to, co mówiłem Państwu kilka tygodni wcześniej, że start sekwencji podwyżek stóp procentowych powoduje krótkoterminowe umocnienie dolara, natomiast w długim terminie rynek bardzo szybko dyskontuje to, co się dzieje i w długim terminie w okresie 12 miesięcy od takiej pierwszej podwyżki jednak dolar jest zazwyczaj słabszy, analizując oczywiście analogiczne okresy w historii. Jak wygląda na koniec USD PLN w stosunku do dolara? Wygląda jeszcze gorzej, bo on wygląda tak, jakby się wybił z tego niebieskiego trójkąta, który zbudował nam falę czwartą i prawdopodobnie w rejonie 4,30 mogła się zakończyć długoterminowa tendencja wzrostowa na USD PLN. Na razie spadamy czymś, co zaczyna przypominać impuls. Jeśli sforsujemy strefę 3,80, 3,77, czyli tak naprawdę zostało bardzo niewiele do tych poziomów, to powinniśmy sobie otworzyć drogę do dalszej silnej przeceny w stronę 3 zł. No i ten wariant musiałby oczywiście zakładać koniec trendu wzrostowego na dolarze amerykańskim. Natomiast dla mnie na chwilę obecną USD PLN absolutnie nie jest walorem do brania. Bardzo prawdopodobne, że odwracamy długoterminową tendencję na tym krosie i tutaj jest duże ostrzeżenie, bo ja od klientów dostawałem wiele zapytań o dolara, czy jest to waluta, którą warto się zainteresować. Fundamentalnie, jak i technicznie wiele przemawia przeciwko, a jeżeli sobie popatrzymy na USD PLN i to, co się dzieje na tym walorze, to możemy powątpiewać, czy są szanse powrotu do jakiegoś silniejszego trendu wzrostowego na dolarze, tym bardziej, jeśli miałaby się kończyć hossa w Stanach Zjednoczonych. Na dzisiaj są to wszystkie analizy, które dla Państwa przygotowałem. Dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia kolejnych moich publikacji w serwisie informacyjnym, zarówno zagranicznej okazji dnia, jak i raportu surowcowego. Do widzenia, do usłyszenia.